Hejka, 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 sklejka. Jesteśmy na pasiece i robimy przeglądzik. Nowy weekend. Zawsze tak w weekend wychodzi, że robimy coś. I oczywiście ja zaczynam od swoich rodzinek. No, także tak. Podkurzacz ruszony. Stary, pradawny podkurzacz. Patryk już tam coś działa. Hello. I jedziemy. Jak nie widzisz, jak widzisz tak, że masz ładnie zasklepione żarcie u góry, nie? Uh-huh. Ale widzisz też świeże jakby żarcie poniżej tych dziurek zasklepionych, uh-huh, to nie dawaj ciacha. Uh-huh, a jak widzisz to, że jest już tylko zasklepione żarcie, a nie ma świeżego jakby, uh-huh, nie? Nie zasklepionego, no to wtedy już daj. Hello, malutkie. To jest, słuchajcie, zaraz wam powiem. Gdzieś tu miałam napisane. Aha, Saharensis. Buckfast. Saharensis. No i patrzymy. Tutaj. Zaczęły sobie budować. Tak, mogę, no. Czekajcie. Nagramy zresztą. Widać, bo ja nic nie widzę, nie? Za bardzo. A tu jaki kurde ten gostek. To jest ogromny zaleszczot. Zaleszczot. To jest jego kumpel. Widać go? Nic nie widzę. Dobra, się okaże. Się okaże. O, to jest okropny. No dobrze. Patrzymy dalej. Do tej Saharensis. W tym przeglądzie patrzymy oczywiście, czy mamy tam żarełko, czy nie trzeba im dołożyć ramki, ale to widzę, że na tej nabudowały na maksa, a to dopiero zaczynają. Ja chyba zrobię tak, że odkleiła tutaj, nie? Bo po co? W sensie to. Bo po co im to? A tu jest taki ładny miodeczek. To zjemy na śniadanie. Panie Grzegorzu, te Karpatki podobają mi się na maksa. Taka wzorowa rodzinka. Wszystko się zgadza, jest czerw, jest jedzonko, jest matka, która pięknie chodzi tutaj akurat gdzieś na tej ramce. I jest super. Jest dużo pszczół. Naprawdę fajne. Fajna rasa. Patryk, tobie się też podoba? Tobie mi się też podoba. Dobrze. Im tutaj dodaję kolejną rameczkę, tak? I w środek tym razem, bo Patryk mówi, że jak damy w środek, to będą budować pszczołową i trochę węższa odległość, tak? Wtedy. Tego, co ci tam krzywo robimy, to tak. No dobra. O, elegancko. Dziewczynki, zamykamy. No i one siedzą już na 2, 4, 6, 8, 9 ramka. Fajnie. Matka była tutaj. I gitarka. Teraz weszliśmy do mojej ostatniej rodzinki. Do tych drugich Karpatek. Ale powiem wam, że 5 rodzin to jest za mało. Tak jakby nie ma co robić. Jest te na początku odkłady, no to w sumie co tu robić, nie? Jak dobrze mi się powiedzie, to tu będę miał Karpatkę. O. A tam włożyłeś tą ramkę? No. Co? Jeszcze. Właśnie zredukowałem. Elegancko pszczółek.
dym to prąd. Tutaj nie wiem, czy coś z tego dymu leci, czy nie. Z tego zabytkowego podkulacza. Tutaj trochę ich też siedzi. O, tam siedzą. No i obsiadują tą ostatnią ramkę, więc tutaj na pewno też coś dołożymy. Więc tak. To są naprawdę fajne pszczoły. Są takie, widzicie, spokojne, nie sypią się z tych ramek. O, matka chodzi, widzę. Weszła na drugą stronę. Nie wiem, czy będziecie ją widzieć. No, matki już tu są na ostatnich ramkach, a tam gdzieś krążyły. Jak masz ramki wszystkie ładnie ubudowane w większości tam, to daj coś od środka. Oj, akurat tak poszła, że niestety chyba jej wam nie pokażę. Bo tam poszła do między te ramki. O, tu idzie. Coś widać? Czy nie widać? Gdzie tu jest ten? No nie wiem, czy coś będzie widać, no ale ma opalitek biały. Dobra, chowam ją. Niech sobie tam chodzi. Pa, pa, mateczko. Ładnie tam składa jajka. Aha, tutaj mam tak. Czyli tutaj na razie tak. Kolejna tak. Elegancko. Prawda? No, spoczko. One tu chyba dostały najwięcej ramek ode mnie. Tutaj jest trutówka, ale jest też pszczołowa część. Już tutaj nawet wlewają jakiś nektarek. Jest ciepło na maksa, chyba z 30 stopni. Jak we Francji wnet. Prawda, patrol? Zobaczymy, co jest dalej. No. Jest czerw. Są larwy. Są mniejsze larwy, no w sumie w każdym stadium rozwoju swego. No zobaczcie, te pszczoły są ekstra, tak sobie chodzą spokojnie po tych ramkach. Nie szaleją jak jakieś wariatki. Bardzo mi się podobają i są takie wzorowe. Zobaczymy jak za rok, nie? Nie chcę nic mówić. Może nie ma co ich chwalić. Muchomrówka na mnie siadła, no co za... O, to ciężka ramka, kurde. Elegancko. Że powinnam mieć takie ramki z tymi bokami, jak one się nazywają, hoffmanowskie. Żebym zawsze miała taką samą odległość, a nie jak taki dzban. Ustawiam jakieś, nie widzę tej odległości. Na palec jakoś. No, no dobra, jest super. Nic się nie dzieje, nie robię żadnych dziwnych mateczników, cichej wymiany, ani nic. Dać im tutaj ciacho? Jeśli nie widziałaś tak, żeby było za dużo, to dać. Jak to? Jest tak dosyć. Chcesz to, daj, nie to nie. Nie dam, można sobie razem. Na razie widzę, że jeszcze... Ale ja nie wiem, czy tu dodawać im ramkę do środka. Ile masz ramek w ogóle? 2, 4, 6, 8. Dać tą dziewiątą środek?
One tak się budują tą, byś mogła gdzieś przełożyć tu. Tak, myślałam tu. Właśnie. Bo tam masz pobudowaną i one na dole będą się zabudować krzywą. Tą, co zaczynają budować, daj gdzieś pomiędzy odbudowane na środek. Te pszczoły też oglądałaś? Które? Te. Wszystkie swoje oglądałam. Ja piernicze, ja nie wiem, które są twoje. Serduszka są. To są moje, tak. Aha, to już oglądałaś. Tak. Moje mają serduszka. Dobrze, proszę, ja sobie jadę od drugiej strony. Jakby co? Jakby ktoś pytał, to właśnie to są moje serduszka. A co? Nie mogę? Nie? Ale już kolejnej tu na tył nie dawać. Nie. Na razie im ciasta nie daję. Zobaczymy, nie? Tak. Niech latają, a co? To nie jest najgorzej, niektóre tu porozumienie też potrzebują. Niech latają, niech się tutaj nie lenią. O, to już mają taką szmatkę, że tak powiem, z wentylacją. Tylko... Czyli to moja ostatnia rodzina, mówię wam. 5 rodzin to jest mało. Jakby nie ma co robić. Nudy na pudy. Coś trzeba wymyślić, nie? Git. A co u ciebie, patrol? U mnie jest tak, że te, które dałem, te moje ciacho, patrzcie, jakie paskudne ciacho. To jest tylko rozmiażdżony właśnie... Cukier? Rozmiażdżony czosnek z czosnaczkiem pospolitym, z wodą i właśnie z ale miodem. Pach, nie sam czosnek. I co? Miód, tak cukier, czosnek,